Siemanko, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam kilka niepokojących sytuacji w Minecraft. Może to Wam się wydawać o mało nie dziwne, ale w Minecrafcie mogą być też niezwykłe rzeczy. Czasem może znaleźć takie niepokojące, a czasem normalne. Niektóre są naprawdę niespodziewanie nienormalne i nawet nie wiadomo, czy to może być psikus kumpela. Pokażę Wam prawdziwe sytuacje, które się zdarzyło ludziom i które nikt jeszcze nie widział, jak to mogło się stać. Zapraszam do oglądania. Każdy może na YouTubie sobie sprankować kolegę, albo nawet fanów, że sobie sam to zbudował. Ale dzisiaj zdarzyło się coś naprawdę niezwykłego, strasznego. Pokażę Wam teraz. Kiedy szłem sobie, to gdzieś tutaj było. To jest chyba to miejsce. Tak, to miejsce. Na początku myślałem, że znalazłem spawner, że się odkopało. Ale kiedy tam wszedłem, żeby wykopać, zauważyłem minkę. Z tym myślałem, że to jakiś mój kolega, ale nikogo na serwerze nie było. Nadal się dziwiłem, więc teraz nie wiem, co to mogło być. Więc się dalej dziwię. Pokażę Wam teraz sytuację moich kuzynów i kolegów. Dobra, weszłam na serwer mojego kolegi. Mieliśmy zacząć grać w survival najnowszy. Kiedy się zrespiliśmy w wiosce, to każdy sobie chciał spenetrować dom. Kiedy ja weszłem do tego domu, to zauważyłem coś dziwnego. Jakieś czerwone po prostu rzeczy. Boję się wchodzić na ten serwer, przyznam Wam. Blok z netherowego bloku. Nie wiem, kto to postawił, a na pewno to nie był prank, bo od razu wszedliśmy na serwer i nie miał kto to zrobić. Ta sprawa nie została wyjaśniona, czy to może jest kupi kawał kolegi, ale wtedy razem stworzyliśmy ten świat. No nie wiem. Napiszcie w komentarzu, co Wam się dzieje. A ja odłączam się od tego serwera i idę na dwa ostatnie serwery, gdzie jest naprawdę trochę dziwne wszystko. To ten świat tak. Pokażę Wam kolejny świat. Naprawdę. Gdy chciałem wejść na świat kiedyś, to było chyba z 20 ileś dni temu. Zrespiliśmy się, już pokazuję Wam jak. Zrespiłem się tutaj. Na tym klocku. Patrzę, mówię, w dziurce się znalazłem, no to fajnie, muszę wychodzić. Kiedy już wychodziłem, zauważyłem coś niepokojącego. Zresztą kiedy wyszłem, zauważyłem czerwony, taki ten. Kto by postawił takie coś? Może ja myślę, że się zbugowała jakaś świątynia, czy coś, nie wiem, halo? I potem, kiedy podleciałem do góry, zauważyłem, że to nie jest zwykła dziura. Znaczy, no dobra, może jest, ale czy Wam to przypomina takie tutaj oczy i buzie? Trochę to przerażające, że się zrespiłem w buzi jakby. A co jeszcze dziwniejsze? Nie, ja nie wiem, napiszcie w komentarzu, patrzcie. To jeszcze. Naprawdę, przysięgam, ja bym Was nie kłamał. Ktoś to postawił, albo to mój kuzyn na Game Modzie sobie postawił. Ja nie, no po co miałbym Was kłamać. Ale albo mój kuzyn, albo mój kolega, graliśmy sobie tutaj. Choć nie wiem, czy będę tutaj się grał. Albo ktoś naprawdę, nie wiem. Nie wiem, co o tym myśleć. Dowiedziałem się o tym, jak teraz włączałem. Ale kto? Ja od razu uciekam od tego serwera, bo się tak boję, powiem. I nie chcę wchodzić na tego serwera, więc ja uciekam dalej, na kolejny i od razu się odłączam. O, znalazłem serwer. W końcu coś mi to zajęło. Nie wiem, czy to chyba ostatnie będzie, wiecie? Ten moim zdaniem jest też dosyć straszny. Wchodzę sobie na serwer 30 dni temu, kiedy pobrałem Minecrafta kiedyś tam. To wchodzę od razu na ten serwer. Wtedy jeszcze Game Moda nie miałem, ale jakoś mogłem Game Moda. To był mój pierwszy serwer, na który weszłem. Zrespiłem się, już pokazuję Wam gdzie.
Rozpiłem się prosto na tych dwóch bloczkach. Tutaj. Słyłem na survivalu tam na dół i spadłem, zginąłem. Pisało mi: gracz Steve zabił się od gracza Spawner. Mówię, co? Czy mam popsutego Minecrafta? Potem, kiedy znalazłem się tutaj, to mówię, chwila, chwila, czy ktoś ze mną gra? Patrzę, to. I coś było. Tu był jeszcze u góry guzik, ale go zniszczyłem, bo się wystraszyłem naprawdę, że ktoś tu jest. No dobra, może to nie jest aż tak podejrzane, ale różne bloki się dookoła tego tak spełnią nietypowo. Można pomyśleć, że to naprawdę jesteś. No, patrzcie, zniszczycie trochę i wam się coś buduje tutaj. Chwila, czy może coś mi się zbuduje, jak to zniszczę? Ja się tak boję teraz ten odcinek robić, bo nie wiem, zawsze coś możesz. No ale jeżeli teraz coś się z tego ułoży, no to troszkę się wystraszę. Nie wiem, czy coś z tego będzie, ale patrzcie. No, ja. Moim zdaniem. Nieźle. Nieźle. Nie wiem, co to jest, ale ja to od razu niszczę, choć sobie mogłem pokazać to kolegom. Ale moi kumple by pewnie powiedzieli, że to ja robiłem, ale to jest serwer mój pierwszy, więc więcej chyba przypadków mi się nie działo. Wiecie. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia i cześć. Ej, jeszcze takie jedno szybkie info. Chodzi o to, że jak jest znaczek czerwony, subskrybuj, co nie? U was chwila. Jak znaczek subskrybuj jest u was czerwony. No dobra, wiemy, że czerwony kolor jest ładny, ale no tak wiecie, może tak trochę, żeby tak był taki. No wiecie, szary jak teraz widzicie, a nie czerwony, więc teraz naprawdę ja się z wami żegnam. Do zobaczenia i cześć.